Witajcie w kolejnym filmiku z Diablo. Tak jak mówiłam, pójdziemy sobie robić to zadanko. Czekajcie, przestań śledzić. To było zbłąkanie. A, no dobra. No, czyli pójdziemy sobie jakoś tak. Jakieś ogromne w ogóle nietoperze, nie? Musimy jej poszukać, czyli... Najlepiej będzie obejść to całe. Ach, myślałam, że to jakiś mobek do zabicia, a to sarna. O, jakiś elitarny, tak? Chciałem rozwalić, nie da się. No tu będzie taki koniec, może znajdziemy ją. Ale jak stanę, to mocno mnie biją, nie? Słaby tank ze mnie. Dzieje się tu coś dziwnego. Meirella musi być blisko. Posąg z trzema twarzami. Przyjmij prawdę, którą tu znajdziesz. Czy jakiś ten? Emotki? Dzięki. Czy to jest po prostu część do zadania? Sprawdzimy jeszcze. Pozdrawiam. Prawda. Pomoc będzie mile widziana. W ogóle fajne to jest. Doskonale. Ja już raz znalazłam jakiś taki pomnik i właśnie... Wybacz. Czekajcie, personalizacja, bo może będzie coś... Wskaż. Tak. Poczekaj. Machaj. Nie. Wszystko? A, jeszcze eliksiry. Menu gracza. Niech będzie. Tu tak. Zapisz zmiany. Tak. Tak. Patrz. Nie. Może to nie jest taki pomnik, no. Stać. Dobrze cię widzieć. Na pewno. Twe kości cię zdradzą. Wkrótce będą mi służyć. Przyjmij prawdę, którą tu znajdziesz.
Nie, wskaż, tak, poczekaj, machaj. Wszystko było. Za mną. Nie, no to czyli nic tu nie zrobimy. Czekaj. Może to było tylko, żeby właśnie zobaczyć to przejście. Podwójne zwłoki, o tak powiem, z jednego ciała, z jednego mobka. Ciężko ducha ciałem nazwać. Szukajmy dziewczyny. No powiem wam, zwłoki są świetne, jak jest dużo mobów, ale jak jest mało, to tak troszkę się człowiek męczy. Ale tak ciemno, ponuro, nie? Las. Mam nadzieję, że nic tu na nas nie wyskoczy. No i od razu lepiej, jak więcej mobów. Tu, chodźcie tu. Całe to obejdę, a się okaże, że tam na końcu będzie. No, no, jakaś elitka, nie? Oj, z drugiej strony jeszcze? Cztery, trzy. Okej. Okay. Liczba szkieletów w sensie, nie? Kapliczka podtrzymania. Czy jak ją wezmę, wyskoczą na mnie? Nie, ale musimy biec teraz. I miejmy nadzieję, że będą mobki, nie? A nie, że tak... Ale boli tak dostać od niego. No i kapliczka się kończy.
Czyli tu. Dlaczego w takich grach zawsze jak się wybiera jakąś stronę, to się idzie w złym kierunku, nie? Nie w questa. O, może nie zawsze, ale najczęściej tak jest. Że zamiast szybko do questa... Jesteś ofiarą prymitywnej szarady zaprojektowanej przez chora Dreamów. Portal pomoże ci uniknąć tej żałosnej pułapki. Mam wejść, tak? Spokojnie. Nic ci tam nie grozi. Dlaczego ci nie ufam? Zakrwawiony wilk, całun chora Dreamów. Kim jesteś? Kimś w rodzaju wielbiciela. Uratowałem cię w górach. Straciłaś konia i ukryłaś się w jaskini. Zamarzłabyś na kość, gdyby nie ja. Dlaczego mi pomagasz? Och, to dosyć oczywiste. Chcesz powstrzymać Lilith, a ja liczę na to, że ci się to uda. Ale nie dasz rady, jeśli będziesz słuchać chora Dreamów. Dowiemy się co nieco więcej chyba na temat historii. Ich ścieżka zawsze prowadzi do ognia i śmierci. Już ci wystarczy. Otwórz drzwi. Czekajcie, rozejrzę się tu jeszcze. No nic ciekawego. Tristram. Dlaczego mówisz mi to wszystko? By cię ostrzec. Pewnego dnia chora Dreamowie popełnią błąd. Lepiej by cię przy nich nie było, gdy do tego dojdzie. Ten portal przeniesie cię do dziewczynki, której szukasz. Możemy jeszcze o coś zapytać. Co to za miejsce? Tristram. Dawni chora Dreamowie uwięzili pod ziemią Diablo, władcę grozy. A potem zbudowali obok miasteczko. Jak widzisz, nie był to dobry pomysł. Dlaczego chcesz powstrzymać Lilith? Bez Lilith świat był jakiś taki... lepszy. Jej bunt może doprowadzić jedynie do chaosu. A wizje ukazują, jakie zagrożenie stanowi. Tak, wiem, że napojono cię jej krwią. Czujesz, że cię zmieniła? Pewnie jeszcze nie. Ale to nieuniknione, dopóki Lilith chodzi po twoim świecie. Idziemy! To znowu chora dreamska iluzja. Neyrelo? Tu jesteś! Chyba pomyliłam drogę. To samo przytrafiło się wcześniej mnie i matce. W tym miejscu kończy się szlak do krypty.
Więc musi być gdzieś w tych lasach. Macie na myśli te, które już przeszukiwałam? Właśnie nie wiem, czy dwie obszarówki, czy lanca i zwłoki. Muszę pomyśleć nad tym. Teraz mogę z posągiem z trzema twarzami. O, poziom. Ścieżka wygląda teraz inaczej. Posąg był źródłem iluzji. Musimy być blisko. Więź esencji. Co 8 sekund twoi szkieletowi kapłani leczą twoje szkielety, przywracając im dodatkowo 20% maksymalnego zdrowia. Jacy kapłani? Ja nie mam. Jeżeli chodzi o golemy, to chyba... A nie, mam 25. To powinnam mieć skill golema. Aby odblokować, ukończ nekromanta ze wzaświatów. Dobrze, no to co robimy? I które zwłoki w ogóle? Obrażenia 10% większe przy tam warunkach. Zamiast eksplozji wyzwolone zostają cuchnące miazmaty, które zadają 408 punktów obrażeń od cienia w ciągu 6 sekund. Szczerze powiedziawszy, to na razie nie wiem, co dalej. Krwawa mgła pozostawia za sobą zwłoki. O! Będzie więcej zwłok, jeżeli będę w mgiełkę się zamieniać. Tak więc też muszę pamiętać, żeby to robić od czasu do czasu. Mogłam w sumie mistrzostwo z szkieletą podnieść. A czekajcie w sumie, tak? Jestem jeszcze gotowa. Wreszcie. Krypta Horadrina. Hełm? Minus zręczność, ale... 23 pancerza, no trudno. Zręczność to kryt. Jesteśmy na miejscu? Nie tego się spodziewałam. Ale nie traćmy nadziei. Potrzebna nam jedna księga, jedno zaklęcie, które pomoże nam przekroczyć Czarne Jezioro i powstrzymać Lilith. Wątpię, żeby ona tam jeszcze była, bo trochę nam zajęło eksplorowanie świata. A co z tamtym przejściem? Tamtym? Pomniejsze wersety i zaklęcia.
Przedmiot powiązany z Doliną Wichru. Stara zakurzona księga z wyblakłą pieczęcią Hora Dreamów na okładce. Rozumiem, że z księgą mamy iść tam. Różnorodne traktaty poświęcone historii, dawnym królestwom i zapomnianym religiom. Może coś jeszcze tutaj będzie, skoro tak mamy jakieś info na różnych przedmiotach? Nie. Ten stary kociołek pokryty jest z rdzą, czyli mamy coś tam. Ale nic interesującego. To zostało spisane szyfrem Hora Dreamów. A tutaj na drzwiach mamy ten sam symbol. Mam pewien pomysł. Lepiej się trochę odsuń. Jak bardzo trochę? Chess, beef, chat. Nie, wydaje mi się, że to jest zły pomysł, no ale chodźmy. Zakurzone manuskrypty. Wiele z zapisków traktuje o matematyce i astronomii. Każda strona opatrzona jest komentarzami do przepowiedni i map gwiazd. Podczas wizyty Donan przyniósł starożytne zapiski. Zwój wizję Rey. Loratowi to się nie spodoba, ale jeśli mam kiedyś walczyć u jego boku, muszę wszystko zbadać. Lorat jest mądry, ale ostrożny. Jeszcze się przed nim wykażę. No, Lorata znamy, nie? Hej, zaczekaj na mnie! Możesz otworzyć te drzwi? To taka sama pieczęć jak wcześniej. Powinna ustąpić bez problemu, ale... Po co ktoś miałby jej tu użyć? Zaraz się przekonamy. Oczywiście. Nic nie może powstrzymać naszego pościgu za Lilith. Otworzę drzwi. Pójdzie nam szybciej, jeśli się rozdzielimy. Pod warunkiem, że zostaniesz po tej stronie drzwi. Niech będzie. Czego właściwie szukamy? Nie wiesz? Książki, zwoju albo czegokolwiek, co pozwoli nam przedostać się przez Czarne Jezioro. Chess, beef, chat! Pracownia, mam wrażenie, że nie będzie zbyt łatwo. Nie wiem dlaczego, ale jakoś złowrogo to wygląda. Demony. A, nie to. To miało być. Mogę wziąć ciała i rzucić? Nic. Fajnie by było tak wziąć te zwłoki pod pachę i iść na następnego mobka już ze zwłokami. Mi dajcie jakąś, błagam was. Hmm.
I kółeczko. No to jest śmieszne, nie? Byliśmy tutaj. No to teraz w lewo. Jest studnia. Studnia zawsze zapowiada jakąś cięższą walkę. Nie, nie do mnie, no kolego. Potrzebuję więcej czasu. Niech robi zwłoki, nie? Mamy 4-3, tak. O! Tędy będziemy... Heroldka Lilith, czorta. Gdzie ona jest? No, no, chodź tutaj. Zobaczymy. Czy ty jesteś strzelająca, czyli nie podejdziesz, tak? Mam mało esencji. Już zrobię ci ciała. I uciekła znowu. Specjalnie mnie na ten środek spycha, nie? Śmierć ujarzmiona. Teorie Ratmy. Ratma, syn Lilith, prawda? I Nariusa. Dlaczego tej księgi strzegł demon? Lepiej pokażę to Nejreli. Ponura księga oprawiona w czarną skórę. Na grzbiecie umieszczono nekromantyczne runy. A gdzie ona jest? Mam nadzieję, że poszło ci lepiej niż mnie. Udało mi się znaleźć tę księgę. Książkę. Ciekawe. To księga autorstwa Horadrimów. Opisuje zaklęcia i teorie stworzone przez Ratmę, pierwszego nekromantę. To nie tego szukamy. Nie, ale możemy jej użyć. Na pewno jest w niej zaklęcie, które pozwoli nam przyzwać moją matkę. Poznała rytuał pozwalający przekroczyć Czarne Jezioro. To na pewno dobry pomysł? Nie mamy innego wyjścia. Moja matka nam pomoże. Spotkajmy się na miejscu. Przejdź
Przejście zostało opanowane przez demony. Wydawało mi się, że coś słyszałam, ale... Demony? Jak to możliwe? To nie mogli być Horadrimowie. Wiele ukrywają, ale nigdy nie podążyliby tą ścieżką. Ratma? To nie może być przypadek. Masz na myśli fakt, że znaleźliśmy tu księgę Ratmy, a Lilith go szuka? Matka powiedziała mi kiedyś, że nie ma przypadków, gdy chodzi o nieśmiertelnych. Czyli mamy... Nie wiem, czy mamy wyjść, czy... No, wyjść. Tak daleko? A to co to znaczy? Tak nie do końca wiem, jak mam to zrobić. No wejść już tam nie wejdę. Nie mam pojęcia, o co chodzi. A, może dlatego, że tu przez posąg trzeba było wejść. Zabójcza kapliczka. Biorę i ginę? Czy dotknę i giną? Moby. No tak można ekspić, nie? Ogłuszenie w zwarciu. A, to jest ten z amuletu, tak? Dobrze, bo tak idziemy w ślepo, a już widzę właśnie, że źle idę. Mnie tylko ciekawi, dlaczego tam był taki błąd w tej ścieżce, nie? Może będzie lepszy hełm? Bezręczność, ale 64 pancerza. To... No cóż. My musimy tam iść. Nie mówcie mi, że tam na sam dół aż. No kuszy nie mogę raczej.
Odporności wszystkie, odporności na zimno, obrażenia typu zimno. No zobaczymy. Bo tu mamy 5% więcej obrażeń zadawanych odległym wrogom i 3,5% zadawanym wrogom o ograniczonej kontroli. To lepsze. Troszkę mniej odporności, ale... No tu też inta. Dobra, nie ma czasu się zastanawiać teraz. Żebym nie musiała biec przez te wszystkie korytarze tam. Jaki jest plan? Wyjaśnię po drodze. A jednak. Ach. Czekajcie, muszę zerknąć, którędy tu. Opis rytuału pozostawiony przez Ratmę był trudny do rozszyfrowania, a i notatki Eliasza pozostawiają sporo do życzenia, ale chyba wiem, jak mogę porozmawiać z matką. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Znowu będziemy z nią walczyć, tylko tym razem jako nieożywioną, znaczy nieumarłą. Wiatr niesie od Czarnego Jeziora. Czujesz to? Musimy się pośpieszyć. Muszę zapłacić za swoje błędy. To ciało jest pustą skorupą. Mój duch musi przejść dalej. Pozwól mi odejść. Matko, nie! Potrzebuję cię. Dasz sobie radę beze mnie, moja sroczko, ale spróbuję ci pomóc ten ostatni raz. W tobie płynie uświęcone błogosławieństwo. Twoja krew jest kluczem. Droga stoi otworem. Musimy ruszać. Ale... Sądzisz, że Lilith nadal tu jest?
Upłynęło już tyle czasu. Obawiam się, że tym razem przegraliśmy. Poza tym muszę zająć się moją matką. Ale to jeszcze nie koniec. Nie dla ciebie. Lilith szukała Ratmy. Znajdź go. Dowiedz się, czego chciała. Zobaczymy się w krypcie. Dobrze? Dziwne. Jakimś cudem czuję się tutaj jak w domu. Dziwne. Fajnie, nie? To wszystko tutaj żyje. Wygląda jak jakieś wnętrzności. Jesteś ostatnim gościem w moim sanktuarium. Lecz jak Lilith przybywasz za późno. Bo to mój ojciec, Inarius. Dotarł tu jako pierwszy. Wszystko rozegrało się tak, jak przepowiedziały wizje. Mkniemy ku zwieńczeniu przepowiedni. Mogę iść dalej? Mogę, tak? To był duch Ratmy, jak rozumiem. Wypić wodkę i mi nie pozwalają. Nie no, świetnie to jest zrobione. Podoba mi się tutaj. Zaczęło się w snach. Ujrzałem strzaskane obrazy końca sanktuarium. Wizje te niesione były na łuskach wielkiego węża, więc... poszedłem złożyć mu wizytę. Myśli moje i węża splotły się, a fragmenty przyszłości utworzyły całość. Ułożyłem je w kolejności i tak zrodziła się przepowiednia. Muszę zniszczyć te narośle, zanim będę mogła ruszyć dalej. I tu nie mogę. Aha. Myślałam, że więcej zachodu będzie z tym. Nie podoba mi się ten dźwięk. Była kolejna narość. Dobrze, zacznijmy po kolei. Od lewej. Chociaż dźwięk mi się nie podoba, no ale... Skrzynka pułapka? Normalna.
stała się moim brzemieniem. Znali ją też inni, ale nie potrafili pojąć jej prawdziwej natury. Wiedziałem, że Inarius zechce się wmieszać. Przekonany, że proroctwo dotyczy właśnie jego. Wyobraża sobie, że jest zbawcą, który przeszywa serce nienawiści w piekle. Czyli chyba poszliśmy w dobrą stronę. Albo to nie ma znaczenia. Obojętnie, którędy te same wizje są. Czekajcie, poziom podniosę. Stop, stop. Zwłoki? Spowolnionym, ogłuszonym? Nie, ciemności na pewno nie. Wydaje mi się, że to by było spoko. I znowu miałam mistrzostwo szkieletów wybrać. No ale... Wiecie, co mi się przypomina? Rzeźnik. Z tym swoim toporem na łańcuchu. A, jest. Już myślałam, że będę musiała wracać. To też jakaś narośl? Nie. I dobra. Tu. Nie przejdę tędy. No to może tędy. Zgniła agresorka, tak? Muszę przyznać, że bardzo fajnie się to. Zamknąłem więc wrota piekła. Wiedziałem, że Inarius wkrótce odkryje, co zrobiłem. I pojawi się, by zażądać klucza. Już, już. Ostatnia to była. Tak. Poruszamy dalej. O, więc nie oddasz mi klucza. Stoisz na drodze Zbawiciela. Świetnie.
Święta krew w twoich żyłach powinna wrzeć. Nic, co zrobisz, nie zmieni przeszłości, którą widziałem. Jestem panem własnego przeznaczenia. A ta twoja przepowiednia to jedynie jego okruch. Takie niewdzięczne pomioty jak ty nie są w stanie tego pojąć. Dobrze, chodźmy dalej. Musisz zrozumieć jedynie to, że kiedy zwyciężę w piekle, Królestwo Niebios ponownie stanie się moim domem. Chciałbym, żeby to była prawda, ojcze. Niech to szlak. Ktoś mnie śledzi. Mhm. To co, mam się cofnąć? Nie, to tak nie działa. Azyl równowagi, tak? Już wiem chyba, co to będzie. Przypomniało mi się. No, studzienka, czyli będzie walka. Nie będę wam spoilerować, jeżeli ktoś nie widział fabuły. Przybyszko, za tą kolegą nie ma nic poza śmiercią i żałobą. To odpowiednie miejsce na twój grób. Oh, wow. No chodźcie, szkielety, bo zginiecie. Szkielety nie giną, tak? No właśnie, to jest on, nie? Co za nami szedł. Musimy się blisko tego rycerza trzymać. Szkielety, czemu nie robią? O! To ciekawe, nie? Pokutny rycerz, odziany w łaskę ojca. Kto
ci to zrobił? Zrobiłem wszystko, czego ode mnie żądano. Ból już przeminął. To sprawiedliwa kara. Silniejszy człowiek nie dałby się przekupić w Nardzie. Neyrella. Neyrella. Nic jej nie jest. Tak, jest bezpieczny. Nie spotykamy się przez przypadek. Przybyłem, by ci pomóc. Oddasz jej to, proszę. Nie powinienem był jej sobie przywłaszczać. Jest tak ciemno. Pokutowałem. Sądzisz, że jest dla mnie za późno? Nie. Nigdy nie jest za późno. Światłość wkrótce cię przyjmie. Widzisz ją, przyjacielu? Tak. Tak. Widzę ją. Są tutaj. Nie potrzebowałeś tej zbroi, by dowieść swej wartości, przyjacielu. Przy otrzymaniu trafienia, gdy nie jesteś w pełni sił, tworzysz wokół siebie na 4,5, a można mieć 4,5 do 7, tak? Magiczną barierę. Gracze na jej obszarze posiadają niewrażliwość. Efekt ten może wystąpić raz na 90 sekund. Ochronny amulet Vigo. No wszystkie odporności plus 0,4. 1,8% obrażeń. Otrzymywane leczenie zwiększone, ciernie. A tutaj mamy co za to? Aha, kompletnie to samo z wyjątkiem... To jest chyba właśnie ten aspekt, nie? Na ten, kiedy w pobliżu znajduje się co najmniej 5 wrogów, ogłuszasz ich na 4 sekundy. Szczerze powiedziawszy, no ten ma lepsze staty. No ale to ogłuszenie też jest fajne. No i teraz tutaj. Umiejętności podstawowe zapewniają 20% redukcji obrażeń na 5,5 sekundy. Gdy używasz... umiejętności, odzyskujesz 1% zdrowia. Fajne to jest. Nie wiem, czy chcę zmieniać, ale pancerz 49. Odporność na cień, redukcja obrażeń, redukcja trwania ograniczenia kontroli. Dobra. Nie dyskutujemy, zmieniamy. To co, tędy mamy iść, tak? Daj mi klucz do piekła. Więcej prosić nie będę. Nie musisz. Miałem widzenie. Ujrzałem klucz zabrany z moich zwłok w moim sanktuarium. Pod czujnym okiem wielkiego węża. Jeśli jesteś wybrańcem, tak jak twierdzisz, wszystko się spełni. Znaczy i dobrze, przypuszczałem, że nie żyje. Nie podoba mi się ta cisza. Gdzie ona jest? Mi też się nie podoba, a quest bardzo długi. Nie idzie. Przeczytać czegoś. Czy to on? To Ratma?
Nie wiem, czy zdecydowałbyś się stanąć u mego boku w tym nowym świecie, Ratmo. Ale zachowałabym ci miejsce, tak czy inaczej. A teraz wszystko, o czym mogłeś się stać, zostało mi skradzione. Skradzione. Twoja śmierć nie pójdzie na marne. Heh, czyli aniołek nie dostał klucza. A, porozmawiaj z Neirelą, tak? Gdzie jest Neirela? Do mapy świata, chodźmy zobaczyć. Aha, ja mam tam iść też. Czyli mogę po prostu do miasta sobie wyjść. A tu jest kapliczka Ratmy. No dobrze. Ja sobie tutaj porządek zrobię w ekwipunku, ale na tym sobie dzisiaj skończymy. Tak więc dzięki bardzo za uwagę i do usłyszenia w kolejnym filmiku.